Siemanko, witajcie na kanale Waterjet Support. Na halę trafił zagadkowy materiał. Jest to jakaś taka mata gumowa, dość gruba i ciężka. Zadanie było proste. Przeciąć to na pół. Ale pytanie brzmi, do czego to jest? Do czego to służy? I w tym odcinku będę chciał znaleźć na to odpowiedź. Ruszam w drogę. Punkt docelowy to Olsztyn. Tam spotkam się z kimś, kto odbierze te elementy i powie mi, do czego one służą. Nawigacja zaprowadziła mnie do tego niepozornie wyglądającego domu, gdzie w piwnicy znajduje się, patrzcie, strzelnica. Okej. Okay. Schodzę tymi schodami na dół i zobaczymy, co mnie tam czeka. Znajduję się w podziemiach tego domu. Jak widzicie, unosi się dymek w tym pomieszczeniu. I tutaj mam te panele, które przywiozłem. A za chwilę wam pokażę, do czego one służą, bo już rozmawiałem tutaj z właścicielem tego obiektu i mi wszystko wytłumaczył. Okazuje się, że te panele zabezpieczają strzelca przed rykoszetem. Za tymi panelami znajduje się taka żaluzja metalowa, specjalna, która pochłania cały impet, całą energię z pocisku. Tutaj, jak możecie zauważyć, są kropeczki. Są to ślady po pociskach. Taki jeden panel potrafi kosztować z 200 zł. Tutaj mamy przykład jednego zużytego panelu. On już nie jest używany. I tak to wygląda z tyłu. Jest poszarpany. No, ten panel przyjął na siebie, no nie wiem, tam z 500 pocisków. Taką wygląda. O, około 1500. Korzystając z okazji, że tutaj jestem, będę miał przyjemność strzelić sobie z pistoletu. Zobaczcie, co tutaj ciekawego do wyboru. To wygląda jak jakiś karabin maszynowy, a okazuje się, że to jest taki, o, taki zwykły Glock. Zwykły, niezwykły, zamontowany z jakimiś dodatkami, który daje 3 punkty podparcia. W jasności to jest Glock, a to jest Little Wesson. Aha, to się pomyliłem. Little Wesson, Glock, wyglądają dość podobnie. Ta broń przypomina broń jakby z jakiejś gry, bo teraz w dzisiejszych czasach Fortnite i te wszystkie inne gry lubią kolorowe bronie. Tutaj widzę potężna broń. Desert Eagle. Tutaj też Glock, tak? To jest CZP-07. Czas postrzelać. Ładuj 3 sztuki. Pistolet, z którego strzelamy, nazywa się Glock 17 w typowo męskim kolorze dla wybrańców. Ok, postawa strzelecka. Ułóż sobie broń w dłoni. Na cel, podłącz magazynek, lekko puknij, druga ręka, tak jest, lewa ręka trochę wyżej, super. Graj sobie przyrządy wstępnie w celu i jest komenda ognia. Lewym kciukiem ściągnij lewym, lewy to ten drugi. Ściągnij w dół, popraw chwyt, lewy kciuk do góry, lewy kciuk, brawo ty. Wydech, dopnij lewy łokieć. I spokojna praca. Komenda ognia już była. Wydech. Graj przyrządy i spokojnie sobie naciśnij. Stop. Palec języka, broń do siebie. Pomedytuj. Jak doznania? Super, super. Nie odwracaj się z bronią. Lupa, kierunek bezpieczny. O, tak jest. Dobra. Pełen wydech. Wejdź w cel. Połóż palec i spokojnie sobie naciśnij. Palec z języka, ściągnij broń do siebie.
zajrzyj komora, magazynek, lufa, kierunek bezpieczny, zajrzyj komora, odłóż broń. Bardzo ładnie. Kolejnym egzemplarzem ładuj 3 sztuki. Będzie Beretta 92 FS. Broń bardzo ukochana przez Amerykanów, będąca do niedawna na wyposażeniu Armii Stanów Zjednoczonych, wielu policjantów, wiele gadżetów filmowych, m.in. Mel Gibson zabójczej broni, ale także i bardzo dużo gier komputerowych używa tej broni. Ładuj! CZ Shadow, ładuj 3 sztuki. Bardzo fajna broń, klasyczna konstrukcja, pełen metal. Broń używana przez większość strzelców sportowych do strzelań dynamicznych. Ładuj na cel, podłącz magazynek, druga ręka i jest komenda ogień. Pierwsza dźwignia od lufy, lewym kciukiem. Pierwsza od lufy, wydech i spokojna praca. CZ P07 z laser. Ładuj. Okej. Pierwsza od lufy, komenda ognia. Wydech. I spokojnie. Tak, lewa noga trochę do przodu. Podłącz magazynek. Lekko puknij. Już. Przeładuj. Odciągnij. Damy puść. Druga ręka. I jak jesteś gotów, czerwona kropeczka, środek, ognia. Desert Eagle 44 Magnum. Broń, która waży 2,3 kg. Strzela amunicją rewolwerową, właśnie 44 Magnum, tak jak strzelał brudny Harry. Będzie duże uderzenie, lewa ręka mocno, natomiast fajny język w pusto. Odwrotnie magazynek. Ładowanie. Odwrotnie nabój. Raz. Tak. Ok, broń do ręki, na cel, podłącz magazynek. O kurcze. Lekko puknij, druga ręka. I jest komenda, ognia. Mocno, kciuk z góry na dół. Mocno, dół. Mocno. Dotknij lewą rękę, popraw chwyt, lewa ręka, popraw. Tak, ten palec pod spód. Tu. I spokojna praca. Będzie mocno, ale nie zrobisz dziury w ścianie. Jedziemy. Ognia. Ściągnąłem do siebie. Nie trzymałeś napiętych przedramion, do tego zamek nie został w tylnym położeniu. Zaraz przejmę broń. Zobaczymy, co zmajstrowałeś. Okej. Bardzo ładnie. Na przykładzie tego pocisku wytłumaczę wam zasadę działania. Pocisk, oczywiście bez łuski, wchodzi i przechodzi na wylot. I tam na dole znajdują się rynny, które zbierają te wszystkie pociski. Ale zobaczcie, jaka grubość jest pocisku względem tej dziureczki. Że wlotowa jest jakby, nie wiem, 9 mm. Albo to jest chyba 9 mm, ma mniejszy pocisk. I otwór zostaje zasklepiony, zostaje tylko taka mała dziureczka wlotowa. Świetna zabawa, jeżeli ktoś by chciał sobie postrzelać, no to zapraszam, www.strzelnicavip.pl. Pełna profesjonalna obsługa, dużo dowiecie się o broni, o historii, różnych ciekawostkach. No nic, a ja na tą chwilę kończę swoją przygodę. Już wiemy, że te panele były potrzebne na strzelnicę. I do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!